dzisiaj, zanim zacznę, to chciałem przedstawić. Najpierw przedstawiam te ptaki, co tu tak drą się. Tam do góry. O. Wrony chyba, nie wiem, czy to wrony odlatują do zimnych krajów na lato, czy jakoś tak. Po drugie, chciałem powiedzieć, że to nie jest reklama. To jest ostatnia czysta koszulka. Ale pozory mogą mylić, że ktoś może pomyśleć, że to ja tak chciałem powiedzieć. A po trzecie, chciałem przedstawić, to jest... wygląda to jak ludzik. To włochate, co trzymam. To jest nowy mikrofon z nagrywaczką nową i te kudły ma po to, to nie po to, żeby wyglądał jak ten z Muppet Show, taki ludzik, tylko żeby nie wiało do mikrofonów. To takie włochate są, takie, ale w sumie jakbym tu nakleił oczy, bo tu by mógł być nos, to by to fajnie wyglądało, no, tak trzymać i taki ludzik. No fajnie, ja tak zrobię, tak, tu nakleję oczy, a tu będzie nos i mogę go nakręcić nawet. Tak, i jeszcze ostatnia, czwarta osoba do przedstawienia to jest, dzięki niemu tu mogę nagrywać, bo pada, a pod nim nie pada, to jest drzewo, które mnie tutaj gości. Nazwałem je Stefan i jest bardzo gościnny, na górze ma na przykład karmnik, żeby też inni mogli skorzystać z jego gościnności, tam suchości, czy jak to nazwać. Tak, to ja zacznę, bo dzisiaj będzie o faryzeuszach. I ja taki rzucę tezę, że... Dobrze, tak jakoś zacząć, tak jakoś fajnie. To jest Odwyk. Ja jestem Martin Lechowicz, słuchacie Odwyku, to jest podcast, wideokast, nie wiem, jak się już to nazywa, program o różnych tematach związanych z Biblią, Bogiem, ludźmi, życiem, śmiercią, Kościołem czasami. No, do dzisiaj będzie tak wszystkiego po trochu. Dzisiaj będzie o faryzeuszach, bo większość ludzi chyba nie ma pojęcia, co to jest. Mi się zdaje, że nie było tego tematu, a jak był, to strasznie. Co straszne jest, bo to znaczy, że się powtarzam już, ale mógł być na przykład 3 lata temu, czy jakoś tak, to nie. I pewnie nie miał takiego ładnego wideo ze Stefanem. No to co to jest za odcinek bez Stefana żadnego, taki tylko gadać z jakimś ludzikiem z włosami, to nie. To ja będę o faryzeuszach, którzy są w Biblii opisani, ale oni istnieli naprawdę, co wiemy z wielu innych źródeł, w szczególności Józef Flawiusz chyba, czy jak się nazywa, Józef Flawiusz, spolszczony obrzydliwie. I to był ciekawy osobnik, który jest znany głównie z tego, że napisał kroniki takie, z punktu widzenia po części żydowskiego, po części rzymskiego. On był taki pół Żyd, pół Rzymianin, albo taki nawrócony na Rzym, na rzymstwo nawrócony Żyd. Znaczy, ja rozumiem go, bo to jest mniej więcej... Ja bym powiedział, że tamta sytuacja z czasów okupacji Izraela i Żydów i relacje między Żydami a Rzymianami, to dzisiaj tak dosyć podobne są do polskich realiów, gdzie no, odpowiednikiem Żydów są właśnie Polacy. I dzisiejszy Józef Flawiusz to by był taki Polak, który wyjechał na zachód, na przykład gdzieś tam do Stanów, i no i pisze, z punktu widzenia już gościa, który tak, ma taki sceptycyzm co do swojego starego kraju, szersze spojrzenie i ogólnie jest dosyć krytyczny co do wszystkiego, ale no po prostu bierze i kronikuje. No więc to jest dosyć dobre źródło i z niego wiemy też o faryzeuszach więcej. Ja powiem, co to jest, bo żeby ludzie głupot nie opowiadali, przynajmniej niech się ten Odwyk na coś przyda, niezależnie od tego, czy ktoś coś wierzy, czy nie wierzy, ważne, żeby się trzymać faktów. Faryzeusze to nie byli hipokryci. To jest takie, tak się przyjęło w języku, że jak się mówi ty faryzeuszu, to znaczy, że ty hipokryto. No nie, faryzeusze bez przesady. Faryzeusze to była grupa religijna. W tamtych czasach w Izraelu, za czasów Jezusa i wcześniej jeszcze przez 2 wieki i potem też, było kilka takich stronnictw religijnych. No dzisiaj to sobie trochę trudno wyobrazić przeciętnemu człowiekowi, bo dzisiaj istnieje jedynie słuszny kościół, który decyduje w taki sposób, taki dyktujący, taki dyktator, nie? Decyduje o wszystkim, w co należy wierzyć, jak należy wierzyć, jakie mają być rytuały i w ogóle o wszystkim. A zwykły człowiek ma tylko słuchać. No więc w tamtych czasach było zupełnie inaczej to wyglądało i był dużo bardziej posunięty pluralizm, który do tej pory zresztą został, no, w pewnym stopniu w judaizmie.
I były tam różne stronnictwa, które mówiły, że jeden mówi, a to tak trzeba czytać Biblię, a drugi, a to w to trzeba wierzyć. Jedni mówili, że zmartwychwstanie będzie, a drudzy, że nie będzie. Jedni mówią, że istnieje aniołowie, a drudzy, że duchów nie ma. Różnie. I ludzie słuchali albo nie. I oni się tak, no byli tak dyskutujący bardzo ze sobą, aczkolwiek się nie lali, nie wyzywali. Ja też tak mówię, bo w Polsce jest taki zwyczaj, że jak się ktoś z kimś nie zgadza, to wiadomo, trzeba lać w mordę. Więc tam się nie lało w mordę, tylko się dyskutowało. To jest dużo lepszy sposób rozwiązywania problemów i dociekania uważań. No więc były tam stronnictwa wtedy, ja to sobie tutaj zapisałem, żeby nie pomylić, saduceusze byli faryzeusze, byli eseńczycy i zeloci tacy. Czy nazarejczycy jeszcze byli? Nazarejczycy? Co to tam napisał? No, zeloci. I każde stronnictwo się charakteryzowało tym, że uwzięło się na jeden aspekt Biblii, relacji z Bogiem i się tak go wyolbrzymiało, że zapomniało o wszystkim innym prawdopodobnie. Więc tak, faryzeusze, w szczególności ich takim, tym, do czego oni się przyczepiali, to było trzymanie się pisma, prawa dokładnie, bardzo szczegółowo i bardzo dokładnie. Właściwie to je rozszerzali w dużym stopniu. Saduceusze była taka grupa, co oni z kolei się skupili na świątyni i to była grupa taka bardziej polityczna niż religijna. No i chodziło tam, że niepodległość i takie różne sprawy, religia przy okazji, bardzo się skupiała na świątyni. Więc jak w 70 roku ją zburzyli, to praktycznie zniknęli. I do widzenia saduceusze. Eseńczycy byli, to taka bardziej taka komuna trochę, a zeloci to byli tacy patrioci, tacy powstanie warszawskie, te rzeczy, oni już po prostu no, ogniem mieczem, taki obóz odrodzenia Polski, różne takie, no, wiecie, takie klimaty, taka bojówka trochę żydowska, nie? Patriotyczna oczywiście. Nie tak było. Faryzeusze są tu najważniejsi, z tego powodu, że tylko oni przetrwali po zburzeniu Jerozolimy. No co się dzieje z tymi ptakami? Po zburzeniu Jerozolimy tylko oni przetrwali i chrześcijaństwo. Z tych wszystkich aktorów, którzy tam byli, ale to dobra, taki wstęp. Faryzeusze, się warto na nich skupić z tego powodu, że odniesienia faryzeuszy tamtejszych do dzisiejszej rzeczywistości są bardzo takie szokująco się pokrywają jedno z drugim. Inaczej mówiąc tak bardzo wprost, dzisiaj jest pełno faryzeuszów wszędzie. A najwięcej faryzeuszów jest w kościołach chrześcijańskich. Ja bym powiedział, że większość chrześcijan, ludzi, którzy się za chrześcijan uważają, to są z postawy faryzeusze. I nie chodzi mi tu o żadną obłudę, nic z tych rzeczy, żadne takie. Ja to właśnie słuchaj, posłuchaj dalej, człowieku, ja już wyjaśniam, o co tu w tym wszystkim chodzi. No, więc tak, nazwa faryzeusz, tak naprawdę przestanę mówić faryzeusz, bo to tak sugeruje znowu tę hipokryzję i takie konotacje językowe bez sensu. W oryginale się nazywali Perushim. Perushim to znaczy, i tutaj jest to może szokujące dla chrześcijan, to znaczy oddzieleni. Oddzieleni, odłączeni, taka grupa. Dlaczego to jest szokujące? Bo jak ktoś zna Biblię, to wie, że dokładnie takie określenie jest stosowane w stosunku do chrześcijan. Wspólnota chrześcijańska bierze się z tego samego znaczenia, ta kościół słowo. To są ludzie odłączeni, czyli eklezjasto coś tam. Także koncepcja jest ta sama, że mieli się odłączyć od świata tego brudnego, syfnego, pełnego grzechu i w ogóle. Tak samo Perushim, faryzeusze, jak i chrześcijanie. Tak, to jest ciekawe. A oni między sobą mówili na siebie Haverim, czyli bracia. Że dokładnie to samo Haverim, zaraz, nie są bracia, Achim to są bracia, Haverim to są no, równi sobie tacy. Tak jak to powiedzieli tutaj współtowarzysze, równi sobie. Towarzyszu, mówili do siebie. No tak. No i chrześcijanie mówili, no podobnie, per brat, albo ten, też byli równi sobie. Także podobieństw jest dosyć dużo. I najważniejsza rzecz jest, Perushim to nie byli źli ludzie. No to ja rozumiem, że my wszyscy nie mamy zbytnio spofałdowanych mózgów po tych szkołach państwowych, ale bez przesady z upraszczaniem świata na tylko złych i dobrych. Źli faryzeusze, dobrzy chrześcijanie. Bez sensu, to nie jest szkółka niedzielna. Warto wiedzieć, jak było naprawdę. Więc naprawdę nie byli źli ludzie, tylko to byli ludzie
szukający Boga. Tak samo jak i wszystkie te inne grupy. To byli ludzie, którzy autentycznie chcieli tego Boga znać, chcieli się jakoś oddzielić od tego grzesznego świata, być coraz lepszymi. No, takie normalne rzeczy jak każdy człowiek. I to nie należy od razu zakładać z góry, że im chodziło o sam, nie wiem, wyzysk, okradanie innych, albo nie wiem, żeby sobie Toyotę kupić z datków, które im inni dawali. Nie, tak jak to dzisiaj ludzie często upraszczają, że skąd się bierze ksiądz? No skąd się bierze, że chce Toyotę? No to jest. Bez sensu też. Oczywiście się tacy zdarzali i takich Jezus krytykował zresztą w Biblii, ale to nie jest cel istnienia tych peruszim i to nie jest ich taka główna motywacja wcale. To co jest ich główną motywacją? Właśnie, to jest najważniejsze tu. Ich motywacją, sposobem postępowania, priorytetem było trzymanie się prawa, Tory. Tora i prawo to jest w Biblii samo, jedno i to samo. Chodzi tu o pierwszych 5 ksiąg Biblii. Tej samej, którą mamy dzisiaj, każdy to ma w swoim tłumaczeniu po polsku, to jest dokładnie tych 5 ksiąg. I tam, ktoś może, kto nie jest zorientowany, no ma takie wyobrażenie, że tam jest 10 przykazań i tyle. No to tam nie jest 10 przykazań, to jest 10 takich podstawowych, głównych, nawet nie przykazań, bo to w hebrajskim to nie mówi się na to przykazanie, to jest 10, że to jest 10 stwierdzeń, czegoś tam, nie pamiętam już nadal, nieważne, to tych 10, załóżmy, że przykazań, to są takie najbardziej ogólne, uproszczone i tylko najbardziej podstawowe. Wszystkich przykazań w Torze jest ponad 300. I one tam jedne dotyczą moralności, drugie dotyczą rytuałów, no różne tam są. One i regulowały stosunki społeczne i mówiły, jak mamy żyć każdy z osobna. I to, jak mamy żyć każdy z osobna, jest ważniejsze. To jest ponadczasowe. To, co dotyczy rytuałów, no to dotyczy tylko rytuałów, tylko tamtego porządku kapłańskiego związanego ze świątynią, z ofiarami, z tym wszystkim. Więc to się po prostu no, zrobiło przestarzałe, no bo choćby dlatego, że już nie ma świątyni, to nie ma gdzie składać tych wszystkich ofiar, więc te rytuały są jaże. No i dobra. I teraz chodzi o to, że Peruszim, oni chcieli być święci. Oni chcieli być w porządku z Bogiem. Oni chcieli przestrzegać tego prawa, więcej nawet. Oni chcieli szczegółowo sobie napisać wszystkie rozporządzenie, jak tego prawa należy przestrzegać. Na przykład znalazłem sobie na Wikipedii akurat angielskiej, bo polska to jest taki urywek mały tego, co można wiedzieć, ale na sobie przeczytałem, że o jedną ze spraw takich typowych, aż ja tu mam napisane, a nie, o jedną ze spraw, którą się zajmowali, była na przykład kwestia tego, co w szabat można nosić ze sobą, takie ciężary nosić. No i zagadnienie takie praktyczne padło, pytanie, czy wolno nosić rybę w szabat od domu jednego przyjaciela do drugiego. I ogólne rozporządzenie, i to jest właśnie taki sposób podejścia do prawa, taki jak a la Peruszim, było takie, że nie wolno przenosić rzeczy ze sfery prywatnej do sfery publicznej. No. Czyli na przykład twój dom jest prywatny, a ulica jest publiczna, to nie możesz wyjść z domu z rybą na ulicę, ani odwrotnie nie możesz przyjść z domu tam. No. I teraz powstała na przykład kwestia, a co jeżeli ja mam prywatny dom ogrodzony płotem i obok tego jest sąsiad, który też dzieli ten płot? No to jak przejdę przez ten płot, to przecież nie przechodzę przez sferę publiczną, bo co? Płot jest publiczny? No nie. I tutaj na przykład Peruszim łaskawie stwierdzili, że no tak, ponieważ to nie ma tego przechodzenia, to można, bo to jest już, bo można, taki wyjątek zrobili taki, widzicie. Więc czasem byli łaskawi Peruszim i nie zawsze zaoszczali prawo, tylko czasem robili tak, żeby było ludziom łatwiej. Ale przeważnie robili tak, żeby ludziom było trudniej i o tym mówi Biblia zresztą, że Jezus im to dokładnie zarzuca, mówiąc, że nakładają na ludzi brzemiona nie do udźwignięcia, a sami nawet palcem ich nie dotkną. I prawdopodobnie to była rzeczywiście postawa no, wielu z nich. Zresztą to mogła być bardzo powszechna postawa z tego powodu, że to jest chyba naturalna konsekwencja przyjęcia ich poglądów, takiego właśnie zwrócenia się na prawo. Bo zaoszczanie, bo to powoduje, że się oddziela trochę
teorię od praktyki, kiedy się cały czas jest skupionym na wymyślaniu szczegółowych przepisów. No tak samo jak widać ten efekt w Polsce, że istnieje prawo, które coraz bardziej się komplikuje i wszystkie wyjątki trzeba objąć prawem i znowu ten i łatać ileś tam razy. I w efekcie zrobiło się tak, że prawo jest sobie, a ludzie robią swoje. W Polsce wszyscy mają, no prawo jest takie umowne, nie? Każdy robi to, co trzeba robić, a prawo to jest takie przy okazji. Nie jest tak, że to się jakoś jedno z drugim pokrywa. No i się robi taka hipokryzja z powodu po prostu tego, że prawo zbyt szczegółowe jest niemożliwe do przestrzegania w ogóle. I ponieważ ludzie to wyczuwają, no to odnoszą się z rezerwą do tego, że tak trzeba mówić, takie jest prawo, tak trzeba, no tak ogólnie trzeba mówić, że tak jest, to jest prawidłowe, no ale robić co się da. I robi się taka powszechna przez to hipokryzja, która właśnie teraz w Polsce istnieje i taka była wtedy. Jezus ją strasznie krytykował. No to ja ją też właściwie skrytykuję, ja się z nim zgadzam w tym wypadku. No. I to jest kwestia peruszy. I... No i... Tak, no i tego. I dlaczego to jest takie właściwie... Mówię dzisiaj popularne, no bo dzisiaj dokładnie takie samo podejście jak oni mają, jak się to mówi, ci co chodzą do kościoła, uczęszczacze chrześcijańscy do wszelkich kościołów, w każdym to trochę inaczej wygląda, inne ma odmiany, ale oni mają ciągle podejście faryzeuszów i to jest podejście, które mówi, że najważniejsze w relacji z Bogiem jest przestrzegać przykazań. Co jest, no co jest rzeczywiście ważne. No nie można powiedzieć tego, że to nie jest ważne, co zresztą sam Jezus mówił. Mówił, że nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, wejdzie do nieba, tylko ten, kto przestrzega moich słów, mówił. Jak jest taka przypowieść o tym, jak sąd będzie wyglądał, to powiedział, że tutaj będzie człowiek, będzie tu sędzia, pasterz, coś tam i tutaj będą przed nim zwierzęta różne. I tu będą owce i kozły pomieszane i on rozdzieli, tu są jakieś owce, a tu są jakieś kozły. Od tutaj na prawo od Stefana, czy na lewo, tu kozły, tu, a tu owce. I on powie, że najpierw ci, to są owce, tak? To powie, daliście mi jeść, pić, i zapłaciliście mi za kablówkę i wyciągnęliście mnie z więzienia i odwiedziliście mnie w szpitalu, jak miałem żółtaczkę, której się zaraziłem w innym szpitalu, do którego nie przyszliście, co prawda, ale posłaliście za to siostrę. No i dobra. I on powie, że robiliście dobrze, chodźcie ze mną do mojego ojca, gdzie jest fajnie. I dużo leje się wina. I jest dużo fajnego do jedzenia i telewizja jest i kablówka, wszystko. A wy kozły, wy sukinsyny, to powie, że ponieważ mi nic nie robiliście, nic, i olewaliście wszystko i wszystkich, nic mi daliście jak potrzebowałem, a dużo potrzebowałem, bo byłem chory i na zasiłku i bezrobotny i miałem, nie wiem, pryszcze i wszystko i w ogóle i nic mi daliście mi jeść, pić, spać mi nie pozwoliliście, paliliście mi pod blokiem i w ogóle byliście tacy wredni, idźcie w cholerę. No i oni powiedzą, ale co jest w ogóle, pierwszy raz cię widzimy, co się tu dzieje, kiedy mi to robi? A on mówi, że wszystko, co zrobiliście ludziom innym, on powiedział dokładnie, jednemu tam braciom moim, jednemu z moich braci najmniejszych, to mnieście uczynili, tak powiedział. Idźcie w cholerę, a wychodźcie ze mną. I to oznacza zdecydowanie, że nie jest tak, że to, co robimy, przestaje mieć znaczenie, jak się z chrześcijaninem. Oczywiście, że nie przestaje mieć znaczenia. Z tego prostego powodu, że co prawda istotą chrześcijaństwa nie jest wcale dochodzenie do Boga przez przestrzeganie przykazań. To nie jest w ogóle chrześcijaństwo. Właśnie to jest postawa Peruszy. Ale, no, istotą chrześcijaństwa co jest? No, istotą chrześcijaństwa jest odwołanie się do Mesjasza, tego do Jezusa, który tym, co zrobił, zapłacił po prostu za wszystkie winy i teraz każdy, kto w niego wierzy, ma czyste konto. I właśnie z tego płynie wniosek, z którym dużo ludzi ma problem, że jeżeli tak jest, to właśnie nie trzeba nic zrobić dobrego, nie? Że no może hulaj dusza piekła nie ma, no bo skoro ja się tylko odwołuję do tego, powołuję się na Jezusa, więc nie możesz mnie ukarać, bo on został ukarany, ja robię co chcę. Już. Ha, ha. No i właśnie nie jest to tak z powodu tego, że nie jest w ogóle możliwe technicznie, fizycznie, metafizycznie i w ogóle w żaden inny sposób,
być z tym Jezusem, powoływać się na Niego, mieć z Nim relacje, znać Go i jednocześnie nie przestrzegać tych przykazań. No, przynajmniej no, nie iść w tym kierunku. Każdy chrześcijanin, który naprawdę z tym Jezusem żyje, naturalnie i sam z siebie chce przestrzegać tych przykazań. Ale to jest konsekwencja i to jest efekt relacji. A nie jest to źródło jakieś, to nie jest to, na czym się człowiek powinien opierać. I na tym polega ta różnica między chrześcijaninem, między tą całą filozofią chrześcijańskiego życia, takiego biblijnego, a filozofią peruszim, faryzeuszy. I to jest bardzo ważna różnica, której prawie nikt nie rozumie. Na pewno nikt nie rozumie wśród tych ekspertów, co są w mediach najróżniejszych, bo ludzie pytani o chrześcijaństwo, to najwyraźniej mają ciągle to założenie, że chrześcijaństwo się sprowadza do zasad, do przykazań właśnie, do przestrzegania tego, a do nieprzestrzegania tamtego. No i mówię, że trzeba tak, będziesz nienawidzić geja i będziesz nie kłamać, nie oszukiwać na podatkach, chodzić do kościoła i być dobrym dla rodziców i to wszystko. No i dobrze, że tak mówią. No bo rzeczywiście, to jest to, czego Bóg chce. No właśnie o to chodzi. Ten efekt jest ważny. Nie to, czy ja sobie w sercu, co ja sobie w sercu czuję. To nie jest istotne. Istotne jest to, co ja zrobiłem dla innych. To wynika z nauk Jezusa. To wynika z nauk Peruszim tak samo. To wynika... O, mam nadzieję, że nie przerwało się nagrać, bo coś, jakiś guzik nacisnął. To wynika z nauk wszystkich właściwie. Ale w szczególności, jak mówimy już o faryzeuszach i o chrześcijańskiej nauce, to jest dokładnie to samo. Tak masz robić, tak masz robić. Ale różnica polega na tym, że według nauki faryzeuszy to ci nic nie da samo z siebie. Możesz być super święty, ale i tak nie będziesz super święty, taki hiper święty, bo zawsze coś spieprzysz. Przecież zawsze, no nie ma tak. Jeżeli znasz takiego, co nic nie spieprzy, proszę bardzo, ja mu gratuluję. Super jest w ogóle. I pewnie, że dojdzie do nieba, no tyle, że fajnie, możemy sobie pogadać o tym, jak by się zachowywał różowy słoń latający na uszach. No i możemy go analizować, na przykład i powiedzieć, że rzeczywiście taki słoń by latał i czy można by takim samolotem, takim słoniem polecieć dookoła świata. No można by, nie? Można by, no to fajnie, to wszystko wiemy. No tylko, że właśnie przegapiamy ten jeden mały motyw, że nie ma takich słoni. I nie będzie, bo po prostu to niby może jest teoretycznie możliwe, ale co z tego, jak praktycznie nikogo takiego nie ma. No, i to jest ten pierwszy problem. I ta różnica między chrześcijańskim podejściem a faryzeuszowskim podejściem do kwestii przykazań. No, natomiast chrześcijanin powie tak, ty się masz skupić na tym, żeby poznać swoje wysiłki, skupić nie na tym, żeby przestrzegać przykazań, tylko na tym, żeby pogłębiać i mieć ciągle relacje z tym Jezusem z Biblii. Tym żywym, który dziś tu istnieje, siedzi tu gdzieś koło tego Stefana też, podobno. Niewidzialny jest, ja nie wiem, jest duchem, no w niebie jest teraz właściwie. Ale na ziemi jest Duch Święty, który się gdzieś unosi. Ale ja go nie widzę, bo ja jestem za mało duchowy widocznie. Ale on jest jak wiatr, który tutaj tym liściem robi tak. Też go nie widać, a jest. No to mniej więcej na tej zasadzie, że no jest. Ale nieważne, to nie jest o Duchu Świętym teraz, tylko ja mówię tak, że ty się masz skupić, mówi chrześcijaństwo, na tym, żeby należeć do mnie, mnie słuchać, to Jezus tak mówi, masz mnie słuchać, masz za mną iść. Nie tak Jezus mówił do wszystkich, przychodzi, mówi, idź za mną, rób to, co ja. I mówi do Piotra też, mówi, jak Piotr się pytał, a co z tamtym, a co z tym, a mówi, a co cię to obchodzi, ty masz iść za mną. I to jest kwintesencja chrześcijaństwa. Słuchanie Jezusa. Słuchanie dokładnie tak, jak się każdej innej osoby słucha, zupełnie dosłownie. Czyli nie wiem, jakby ci powiedział, słuchaj Lenina, no to słuchaj Lenina. Chodź za nim, patrz co robi, rób to, co ci każe, już. To tak samo słuchaj Jezusa. A co się, jak się mam do tego przykazania? Bo teraz może przyjść faryzeusz i powie tak. No to nie chodzi o to, żeby słuchać Jezusa. Chodzi o to, co Bóg kazał. A Bóg kazał, nie będziesz zabijał, nie będziesz brał sobie żony cudzej, nie będziesz się puszczał na prawo i w lewo, nie będziesz tego i nie będziesz tamtego, i będziesz to i tamto też. I to jest najważniejsze, mówi faryzeusz. Bo Bóg chce, żebyśmy byli święci i dobrze. Więcej, faryzeusz powie to samo o tym, że to Jezus mówił.
I zacytuję ci też fragmenty człowieka o takiej postawie, które, z których wynika rzeczywiście, że Jezus zwracał uwagę na przestrzeganie przykazań, bo zwracał. Rzeczywiście ci dobrze ci powie, prawidłowo ci powie, z tym, że przegapi w ogóle to, co najważniejsze i przegapi całą istotę tego, skąd się biorą dobre uczynki u chrześcijan. Właśnie nie z wysiłków takich, które sprawiają, że człowiek przestrzega tych przykazań, tylko są efektem relacji z Bogiem, która rzeczywiście coś dzieje, sprawia w człowieku, że się człowiek zmienia od środka. To nie jest tak, że człowiek jest dalej ten sam, taki zły, wredny, no, że ciągle go ciągnie, żeby komuś przypieprzyć, albo, a sobie zrobić dobrze. No, każdy człowiek tak ma, nie? I musi z tym walczyć. Właśnie, i tu jest ta już trochę niewytłumaczalna, rzeczywiście jakaś metafizyczna, ponadnaturalna cecha chrześcijan, że ci ludzie, którzy naprawdę oddali się, tak deklarowali, że oddają swoje życie temu Mesjaszowi, to coś się dzieje z nimi w środku. I ta zmiana, jeżeli ktoś zna takiego prawdziwego chrześcijanina, nie takiego kościelnego, tylko prawdziwego, co się tak zadeklarował i rzeczywiście chce tak robić i tak robi, że chce coraz bardziej się podobać temu Jezusowi, to rzeczywiście ci ludzie są inni. I to nie jest taka inność, taka właśnie nawiedzenie, i to nie jest taki fanatyzm, który właśnie jest bardzo dobrze widoczny u tych ludzi, co są, mają postawę tych peruszim, faryzeuszy. To jest taki spokój właśnie wewnętrzny. O, ja powiem tak, że bardzo łatwo jest rozpoznać ludzi w kościele, choćby nawet tych, którzy się nazywają chrześcijanami, bo ja tu cały czas mówię właśnie o chrześcijanach, o ludziach, którzy się mają podejście takie chrześcijańskie. To wśród nich są chrześcijanie z postawą... O chrześcijanie, którzy podchodzą od strony Jezusa i są chrześcijanie, którzy podchodzą od strony przykazań. To właśnie są ci ludzie, którzy się nazywają chrześcijanami, jest ich pełno wszędzie w kościołach. I poznać ich jest łatwo, bo ci, co podchodzą od strony Jezusa, takiej relacji, ich poznać po tym, że oni mają wewnętrzny spokój. Oni mają radość i taką radość też wewnętrzną, taką sami z siebie. I mają taką, jak to powiedzieć, taką pewność. O, pewność, to jest dobre. Mają pewność. I to jest ten spokój. I to, zresztą Biblia mówi o tym w Nowym Testamencie dosyć często, że właśnie to jest Królestwo Boże. To jest spokój i radość w Duchu Świętym. To jest podsumowanie tego, czym jest chrześcijaństwo rzeczywiście. Duch Święty to jest to jest ten ktoś, z kim właśnie bezpośrednio chrześcijanie mają kontakt. Mają słuchać Jezusa. Jezus powiedział, że no, to ja wam zostałem Ducha Świętego, macie go słuchać. I to jest istota żyjąca, tak samo jak każda inna, chociaż jest jakaś ponadnaturalna, niewidoczna i w ogóle. Ale jak znacie chrześcijan, to wam powiedzą, że czy słyszałeś kiedyś Boga, albo czy ci coś mówił. No, powiem, no pewnie, bo to jest część właśnie bycia chrześcijaninem. I to Duch Święty tu gra jakąś rolę, na pewno dużą. No, ale że to jest Królestwo Boże, to jest spokój i radość. I po tym rzeczywiście poznać ludzi, którzy od strony Jezusa podchodzą do chrześcijaństwa. No i z kolei są ci drudzy, których jest zdecydowana większość. I po czym ich poznać? Po fanatyzmie. Mają fanatyczne podejście do przykazań. Już tu wymieniam Cejrowski, to jest taki najbardziej znany przykład gościa, który ma taką postawę. Ja nie mówię, że to są źli ludzie, żeby mi ktoś źle nie zrozumiał. Są bardzo dobrzy ludzie. Tylko mówię, że mają inne podejście. I wynikiem ich podejścia jest takie, no tak, po pierwsze strasznie fanatyczne, jak to powiedzieć, fanatyczne takie skupienie się na tych przykazaniach i na tym, co złe i dobre, i tak się strasznie do tego, o, to im przesłania cały widok w ogóle. Oni mają takie, tak już, nie interesuje mnie dlaczego, po co, kto, kiedy, z kim, co mnie to obchodzi, ja mam swoje przykazanie, koniec. Takie coś potem łatwo poznać. Poznać ich też po tym, że nie mają tego właśnie spokoju, tylko mają takie rozgonienie. To takie łatwo się oburzają, łatwo się są w stanie mieć bardzo nieprzyjazną postawę do innego człowieka, też bym powiedział. Nie prowadzi ich to ich przekonanie, podejście, nie prowadzi do tego, że naturalnie siebie lubią ludzi. No właśnie nie widać po nich, że lubią ludzi. Oni lubią zasady swoje, ale nie ludzi. Ci pierwsi, właśnie po nich widać, że lubią ludzi, bo mają ten luz, ten spokój taki i takie, no, że tak, no bo trudno, żeby nie mieli, no bo tak, skoro, po pierwsze wychodzą z założenia, że zostało im wybaczone i tak, więc mają czyste konto, no to jest ulga. Po drugie, mają łączność
z Bogiem. Oni mają w ogóle takie skupienie się na tym, co mi do mnie konkretnie, prywatnie mówi Bóg. Co On chce ode mnie, ten Jezus. Może mi mówić prywatnie, mówi mi to, co Biblia. Przez Biblię mówi, te przykazania są, to są wskazówki dla mnie, jak żyć. To są, to jest definicja tego, jaki jest Bóg i czego oczekuję, pewnie. Ale bardziej chodzi o to, żebym ja tego Boga miał, czuł, żeby do mnie mówił też. No, w Biblii nie jest napisane, że na przykład weź wstań, jedź do Wrocławia, a tak właśnie może powiedzieć ci Bóg osobiście. I oni to mają. I skoro to też mają, to też wiedzą, jaki ten Bóg jest tak sam siebie, taki, jaki ma charakter, nie? I wiedzą też, że jak Bóg bardzo lubi ludzi, lubi ten kontakt, lubi przebywać z drugą osobą. I oni się tym zarażają. Od Boga właśnie, od Jezusa. No, więc naprawdę są bardzo fajni ludzie. Widać to po nich. Dobra, a ci znowu od strony przykazań, no, to mają z tym gorzej, bo oni też lubią ludzi. No, ja nie mówię, że ich nienawidzą, lubią, ale oni się męczą, żeby ich lubić. To nie przychodzi naturalnie u nich, to nie jest takie samo z siebie, nie mają w sobie takiego źródła, z którego to wali. Oni się muszą cały czas starać. No. Chrześcijanin właśnie nie musi się starać, żeby to w sobie wzbudzić, tą miłość do ludzi, bo ona w nim jest sama z siebie i jest takim źródłem, jest to tak wypływa. To wszystko mówi Biblia. Dokładnie te obrazy pokazuje. Mówią też o tym źródle, z którego będą płynąć. To sam Jezus mówił, że ci ludzie, którzy będą właśnie Jego uczniami, za Nim pójdą, z nich będą płynąć źródła wody żywej. Z nich. Tak jak płyną z Jezusa, to oni będą mieli sami z siebie. Takie coś. No, więc to jest też coś, po czym poznać, i to też wskazuje na to, co jest jakościowo lepsze, która postawa przynosi lepsze wyniki. Ci ludzie, którzy tutaj mają takie fajne ludzkie podejście, pokój i radość, są ci ludzie, którzy ciągle walczą o to, żeby być dobrymi. I ja tu powiem, że żeby znów nie miał nikt wątpliwości, jedni i drudzy są godni szacunku. Na pewno w tym świecie, w którym my żyjemy. Bo już sam fakt, że ktoś chce szukać Boga w tak materialistycznym świecie jak dziś, nie? Zgodzisz się, Stefan? No, zgadza się. To już to, za to należy się rzeczywiście szacunek. I nie należy traktować faryzeuszy, nawet i współczesnych, których jest większość, tych chrześcijańskich faryzeuszy, nie należy ich traktować ani jako obłudników, ani jako ludzi złych, ani jako ludzi, którzy traktują wszystko instrumentalnie, bo im o coś chodzi. Na przykład, żeby od ciebie wziąć pieniądze albo różne takie. No nie, bo to jest nieprawda. Oni tacy nie są. Oni autentycznie szukają Boga, tak jak faryzeusze w tamtych czasach też autentycznie szukali Boga. Po prostu wybrali nie tą drogę, co trzeba. Wybrali drogę, która jest ślepym zaułkiem, bo donikąd nie prowadzi. Tak jak mówi o tym w Nowym Testamencie, w wielu miejscach te listy różne mówią, Pawła głównie i inne też, że to są właśnie te dwa kluczowe podejścia, którymi się różnią chrześcijanie od tej postawy właśnie związanej z prawem, czyli faryzeuszy. Że jedno daje życie, drugie zabija. Dużo tam jest napisane, to sobie może każdy poczytać, ale właśnie to oto, tam gdzie jest to napisane, że albo się dochodzi przez ducha, albo przez prawo, to właśnie o tym jest mowa, o podejściu chrześcijańskim i podejściu faryzeuszów. No i teraz się każdy może zastanowić, jaką ma postawę. Jeżeli masz postawę faryzeuszy, to się nie czuję ani trochę atakowany. Ja nie wierzę, przecież mówię, że to godne szacunku, nie? I mówię, że to, ja powiem więcej, że to zbliża do Boga. Pewnie, że zbliża. Zawsze dobre postępowanie zbliża do Boga. Tak. To tylko jest problem jeden taki, że trzeba, że to męczy. No męczarnia przecież to jest. Się człowiek męczy i stara. Bóg to na pewno docenia. Ale znaczy to nie jest do końca dobry wybór. Ja mówię, skoro masz lepszy wybór, który przynosi dużo lepsze efekty, dużo mniejszym wysiłkiem, chociaż może większym kosztem, ale wysiłkiem mniejszym, to dlaczego nie iść tą drogą? To jest to, co Jezus nowego wprowadził. To jest rzeczywiście nowa rzecz. To podejście Nowego Testamentu, podejście Jezusa, to jest zupełnie nowe podejście do problemu tego, że problemu, że człowiek grzeszy, jest zły i chce robić dobrze, ale ma problem. To jest zupełnie nowe podejście. Więc ci, którzy są faryzeuszami, chrześcijanami, cały czas siedzą mózgiem w Starym Testamencie. No.
ich relacja z Jezusem w ogóle nie jest relacją na dobrą sprawę. Najczęściej, bo to nam różnie tam bywa, niektórzy są w ogóle pomiędzy, a niektórzy są tak raz tu, różnie, nie? Ale ci tacy typowi w ogóle nie mają relacji z Jezusem, bo samo przestrzeganie przykazań to jeszcze nie jest relacja. To jest, no to tak by powiedzieć, że jak ja przestrzegam kodeksu cywilnego i kodeksu karnego, to ja mam relację z sędzią. Nie mam. Ja tylko przestrzegam przykazań. A relacja? Jaka relacja? O co chodzi? Więc to podejście lepsze jest zamiast myśleć o przestrzeganiu kodeksu karnego i cywilnego, pomyśl na tym, że może lepiej poznać autora tego kodeksu, jeżeli, bo on to napisał z własnej duszy, on nie wykombinował tego umysłowo, to jest to, jaki on jest. Prawo Boże pokazuje cechy charakteru Boga, wiem, że Bóg jest taki, że nie chce, żeby ludzie się krzywdzili, że zawsze kara jest adekwatna, że szuka dobra ludzi, ale zawsze sprawiedliwość jest ważna i musi być. No więc mówię, to zamiast skupiać się na tym, że poznaj ten kodeks, trzymaj się kodeksu, a będzie dobrze. Będzie dobrze, ale lepszym sposobem poznaj sędziego, który to napisał. Chodź za nim, zobacz, jaki on jest i będzie lepiej. Tak czy inaczej, ostatecznie przecież to i tak on sądzi. On decyduje, kto przestrzegał tego kodeksu, kto nie przestrzegał. No. A ponieważ, tak już instrumentalnie, tak patrząc tak strasznie, taką prywatę odstawiając tutaj, że co mi się bardziej opłaca, no to jeżeli już wiadomo, że człowiek nie jest w stanie przestrzegać tego kodeksu całego, bo w Polsce nie jest w stanie, to no to może lepiej znaleźć taki sposób podejścia do tego kodeksu, żeby zapewnić sobie uniewinnienie. I tutaj jest tylko jeden sposób na to, bo przez to przestrzeganie kodeksu, staranie się, to i tak nic nie da, i tak zawsze się trafisz tak, że po tobie, bo czasem się nie da, czasami człowiek jest za słaby z różnych powodów. No to mówię, to może lepszym sposobem jest zapoznać się z sędzią, który wymyślił sobie takie coś, że rozdaje immunitety. Immunitety bardzo drogo kosztowały, ale ma te immunitety, już nieważne skąd je wziął, załatwił te immunitety. I jak się z nim poznasz, jeżeli obiecasz jemu, znaczy nie musisz obiecać, to jest w ogóle nieważne jest obiecanie, zadeklarujesz, że jemu teraz będziesz służył, będziesz robił to, co on chce, będziesz z nim utrzymywał relację, on ci go daje, masz. Póki jesteś ze mną, masz immunitet, mówi ten sędzia. I to wystarczy. I nie musisz myśleć o kodeksach. Znaczy, czytaj je oczywiście, bo to poznasz przez to lepiej tego gościa. Ale nawet gdybyś nie czytał, to sama relacja z tym gościem ci wystarczy. Bo ona doprowadzi do tego, że będziesz przestrzegał przykazań, mimo że się nawet na nich nie skupiasz. I to jest duża przewaga tego podejścia właśnie Nowego Testamentu, tego podejścia Jezusowego, nad tymi, co chcą przestrzegać prawa. Bo im się i tak nie udaje. A tym się udaje dużo bardziej. Tak wynika z praktyki, ale to ja już wam o praktyce nie będę mówił, bo ja tutaj mówię o tym, co mówi Biblia, a każdy praktykę niech zaobserwuje w życiu. Znacie takich ludzi pewnie, chociaż tych jest mało, tych, co od strony Jezusa podchodzą, a znacie tych drugich, co się starają być dobrzy. No i którym lepiej wychodzi? Jakie są efekty lepsze? Kto ma lepsze życie, kto jest szczęśliwszy? No, można ocenić, nie? To już sobie każdy w swoim zakresie. A ja kończę, bo to koniec. Stefan się nudzi. Ja jadę do domu to zmontować. To był odcinek o faryzeuszach. Nie wiem, z jakimś przesłaniem na koniec. No takim, że okej, jest to ta postawa, ale doradzam lepszym. Dobra, ja to już wszystko mówiłem, to się powtarzam. To ja sobie po prostu pójdę. Komentarze na stronie www.odwyk.com. Aha, to jeszcze te ogłoszenia parafialne mam, bo się zaczął się sezon ogórkowy, internetowy sezon ogórkowy. Co to jest? To jest to, że nikogo nie ma już, że wszyscy poszli. I to widać po statystykach, bo tam był odwyk, tak? Odwyk. Statystyki odwyku tak wyglądają. A to tam górki to są, jak jest wtorek, bo nowy odcinek, a tam... A teraz się to robi tak... I spadło na dół. I to znaczy, że tak jest co roku. W internecie, po prostu ludzie wyjeżdżają, że jest ciepło, już mam wakacje, już mi się nie chce, no to pyk. No i ponieważ zaczął sezon internetowy sezon ogórkowy, czyli ISO, no to na czas ISO, znaczy jakby się ISO pogłębi,
to będzie mniej odcinków, bo na lato to co tam tyle gadać. I jeszcze informuję, że no właśnie skończyły się felietony, które trwały rok. Pisałem je rok, nazywa się Okiem Chrześcijanina. Jeżeli ktoś nie czytał, to ma okazję, bo są gdzieś tam w sieci, na Facebooku ktoś je tam gdzieś cytował, wpisywał tam wszystkie, ale ja je wydrukuję w książkę, jakby ktoś chciał, to ma być krótka i tania i najlepsze wybiorę. To też może będzie, jak ktoś chciał. I chciałem powiedzieć, że dzięki wszystkim, którzy to czytali, ponad 500 osób to subskrybowało i no, było bardzo fajne to jest doświadczenie. Mam nadzieję, że wam się, że coś to wam zmieni jakoś w życiu, chociaż trochę na lepsze. Ale na pewno skłoni do myślenia. Skoro subskrybowaliście, no to pewnie mieliście powód. Zawsze można się wypisać było. I powiem tak nostalgicznie, że no fajne to było, no fajne. Strasznie dużo pracy takie pisanie jest. Jak ktoś zaczynał i miał taki pomysł, to ja bardzo zachęcam, bo ja bym też sobie chciał co podczytać co poniedziałek. Jakiś taki felieton, takie coś luźne, nie jakieś takie kazanie, że mi ktoś tu grzmi. Tylko takie trochę takie fajniejsze z dystansem, żebym pomyślał, czyjś punkt widzenia. No, jakby ktoś chciał pisać, to ja bym bardzo chętnie chciał poczytać. Na przykład już się zgłaszam, halo, zgłaszam się. Pisz takie co tydzień gdzieś tam. No, ale powiem, ja to robiłem do tej pory przez 2 lata. No, kilkadziesiąt tego było i dużo stron tekstu by z tego wyszło. I powiem, że to było strasznie męczące jednak, że to głównie to, że to trzeba co poniedziałek przyjść, znaczy siąść, mieć temat i pisać. To jest to, że to, no jak się tam 3 napisze, to jest fajne, ale po trzecim to już się robi praca. I to taka żmudna praca. Taka praca, co no nie jest łatwo, bo się trzeba już tak wziąć, ten, zebrać w sobie dyscyplinę, mieć tą. Także wszystkim, którzy wspierali Odwyk i wspierali też i ten projekt, te teksty, to wielkie dzięki. To dzięki wam mogły w ogóle istnieć. Bez wsparcia ludzi z zewnątrz, finansowego też, to by tego nie było. W ogóle by nie było Odwyku, bo to jest robota, powiem. Fajnie sobie pogadać, ale pracy w tle jest strasznie dużo z tym i takiego konieczności, takiego no, różnych problemów, nie będę już nie gadał tam. No, jak, nie wiem, ktoś chce kiedyś posłuchać, to może sobie jeden odcinek o tym nagrywaniu Odwyku od środka, albo z czym są największe problemy. Dla tych, którzy by coś też chcieli takiego robić, żeby na przykład wiedzieli, czego się spodziewać, żeby się nie zniechęcili, żeby wiedzieli, czy ich stać na to, czy mają siłę do tego i umiejętności potrzebne i determinację taką, no i różne tam, odporność na różnych dziwnych ludzi, to, że trzeba kogoś czasem wyrzucić, nawet jak się go lubi, no. Ja ciągle, we wszystkich lubię, nawet tych, co wyrzucam, to ja lubię. Niektórych nie lubię, ale większość lubię, a i tak ich muszę wyrzucić, skasować, coś tam pokrzyczeć, no bo niestety trzeba. Jak jest grupa, to no to dochodzą, znaczy, o, gadanie przez media to nie jest to samo, co gadanie tak z człowiekiem w 4 oczy na żywo. Tutaj dochodzą różne dziwne, inne efekty i w ogóle to, że dużo ludzi naraz słucha, każdy jest inny, no i to, że się ludzie, czasami atmosfera jakaś powstaje i czasem jest szkodliwa ta atmosfera i no, że takie rzeczy, dobrze, już o tym nie będę gadał. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to było bardzo, bardzo fajne i to było, ani trochę nie żałuję, że spędzałem te poniedziałki, dużą część poniedziałków na pisanie przez ostatnie 2 lata i też przy okazji zachęcam innych, żebyście próbowali robić takie projekty, no, niekoniecznie pisanie, cokolwiek, takie trochę na boku. To jest dużo pracy, no, ale potem człowiek czuje się, że zrobił coś potrzebnego, coś, co warte było tego całego wysiłku i że coś zostało i coś istnieje i pomogło to 500 osobom przynajmniej jakoś tam, przynajmniej ich rozerwało, no przynajmniej się mieli z czego pośmiać, ale się przydał. Że ja strasznie lubię to podejście tego, takie typu, żeby dawać, ciągle szukać, co mogę dać. No, a w zamian ktoś ci też coś tam pewnie da, więc nie masz się co tak przejmować tym, że o, ja zacznę wszystko rozdawać, a ja co, nie umrę z głodu. Nie umrzesz z głodu, dobrze zorganizuj po prostu. Poza tym ludzie mają coś takiego w sobie jak wdzięczność, albo taką chęć odwdzięczenia się, chęć dania czegoś tobie, jeżeli ktoś im coś daje. Więc ja myślę, najpierw trzeba myśleć o tym, jak dać ludziom, a nie myśleć o tym, skąd ja tu wziąć mam. Najpierw daj, a potem się przyjdzie coś jakoś, skądś tam. Bóg da, nie? No, ale czasem trzeba się po prostu lepiej zorganizować. Ale ja sobie idę. Dobranoc. To był Odwyk czerwcowy.
Który dziś jest? 7? Czerwiec? Czerwiec jeszcze. Jeszcze przed wakacjami jest trochę czasu, to jeszcze sobie pogadamy. Co myślicie na ten temat faryzeuszy i w chrześcijaństwie i chrześcijan i chrześcijan faryzeuszy? To piszcie koniecznie w komentarzu, ja bym chciał wiedzieć, co ludzie sobie po tym posłuchaniu myślą. Na www.odwyk.com. Dobra.